Peggy 16. Witajcie, z tej strony Skorpion. Chciałbym wam zaprezentować grę Batman Arkham Origins. Jest to trzecia część o Batmanie, typowa gra akcji. Tytuł ten stworzyło studio Warner Bros. Games Montreal, a światło dzienne ujrzało w 2013 roku. Firma Rocksteady podjęła się ryzykownego, jak i odważnego kroku, aby produkcję tą stworzyło wewnętrzne inne studio, jakim jest właśnie Warner Bros. Montreal. Pod kątem fabularnym gra jest prequelem serii. Jest Wigilia, okres typowo zimowy, świąteczny, ledwo kilka lat przed tym, co się stało w Batman Arkham Asylum. Człowiek nietoperz dopiero co zaczyna swoją mroczną działalność. Czarna Maska, potężny przywódca groźnego gangu w Gotham, wyznaczył nagrodę Kto zabije Batmana? A my musimy przeżyć i dowiedzieć się, czemu ktoś chce naszej śmierci. W tej części serii twórcy gry mocno postawili na to, aby dać możliwość graczowi na wyjaśnienie często skomplikowanych i zawiłych relacji Batmana z niektórymi innymi postaciami. Tym bardziej, które pojawiają się we wcześniejszych produkcjach z tego cyklu. Nowości w tej produkcji jest kilka, m.in. system Dark Knight. Wplata on wyzwania bohatera bezpośrednio do gry. Są także inne tryby, np. wyzwań i drapieżnika. Oczywiście misje poboczne są także. W grze zaimplementowano jeszcze większy obszar do działań niż we wcześniejszych odsłonach. Produkcja ta wykorzystuje silnik graficzny Unreal Engine 3. Daje ona dość dobrą oprawę graficzną. Pod względem audio również jest ok. Ok, zacznijmy fabułę. I rozpoczynamy gierkę. Christmas Eve, sir.
isn't here. I need to find Commissioner Loeb before it's too late. Ok, i rozpoczynamy już gierkę. Na dzień dobry, grubo jak widać. Tak się mniej więcej przedstawia. Oczywiście, jeśli są dźwięki za głośno, to mówcie, piszcie w komentarzu, ja jak najbardziej ściszę. Prawdopodobnie tak zrobię, ale zobaczymy po tym materiale, bo tak jest zawsze. Pierwszy lub drugi odcinek zawsze jest taki pseudotestowy, którym się gdzieś tam sprawdza dźwięki, grafikę i tak dalej. Ej, wieki w tą gierkę nie grałem. Dobra, co tu trzeba zrobić? Musimy iść, ale gdzie? Jak widzieliście na tutaj filmiku, żeśmy przylecieli swoim bat samolotem, czy jak on tam się zwie. I can't let Black Mask get to Loeb. I need to follow this trail of debris. I my oczywiście będziemy z tego samolotu sobie korzystać. Ale to już później. Na razie idziemy. Możemy biec. Wiadomo, wszystkiego się uczymy. No, please, not a car! Wow, ale oberwo. But by the time I do, that eye won't be the only thing you're missing. What is that? Behind you! Oh, come on. Expect me to fall for that? I mean, try something original, you... Siema. Who do you think you are? No! Stay away! Don't... Don't hurt me! I heard the rumors, but you're not supposed to be real. Who tore this place apart? I don't know what it is. It's huge. Where is Black Mask? I don't know. He's here for Commissioner Loeb. Maybe one of his men knows where he's headed. Okay, dzięki za info. What was I supposed to do? He threatened my family. He was going to... I don't have time to discuss this, but you and I both know that doesn't make what you did right. Dokładnie. To później sobie ewentualnie obejrzymy, albo wspólnie. Te odblokowane profile postaci może wam pokażę. Czyli to jest więzienie Blackgate. Ok, blok więzienny A. Mamy tutaj towarzyszy. Siema, chłopaki. A, mamy pazur, dobra. Tutaj nic. Tu na razie też nic. Gdzieś musimy iść. Na dół? Czy do góry? No nie bardzo. To może na dół. These are Black Mask's men. I'll make them tell me where I can find Black Mask. Okej. Będzie walka. Powiem szczerze, uwielbiam serię Batman Arkham. Wszystkie te części. Po prostu gierki tego typu dla mnie są cool, szczególnie Batmany. Uwielbiam tą postać. Oberwałem, oż ty mendo. Na razie wiecie, no. Czasów mamy podstawę. Where's Black Mask? How the hell should I know? I'm going to make you talk. How much pain you endure before that is in your hands. Screw you. I don't have time for this. Okay, okay. He said it to the execution chamber. With Loeb. Smart move. Now you get to take a nap. No i tak się załatwia kolesi.
Musimy dostać się do komory egzekucyjnej. Dobra. To idziemy. O, drony. Cele w bloku A. Czyli albo drony będziemy musieli się pozbywać, albo omijać. Wiecie, początki są jakie są. Kto ich wypuścił? Nice. Akcja beauty. Na początku to są leszcze. Troszkę tam expo dostaliśmy. Nie dużo, ale zawsze coś. O, na górę. Okej. Tak to się robi. Mówię, wszystkiego nie pamiętam. Razem będziemy się podejrzewam uczyć. Zresztą wiecie dobrze, że ja tutaj nastawiony jestem, żeby wam przedstawić fabułę. Zadania poboczne, inne pierdoły, pewnie może kilka pokażę. Ale część będę robił raczej poza nagraniem. Shit. Kto to? Już wiecie? To był krok, tak zwany. No, walczysz ze mną chcesz? Nie, na gościu. Okej, jesteś gliną, czy tam strażnikiem, to ci nic nie zrobię. Hala przyjmowania więźniów. Tryb widzenia detektywistycznego, spoko. Tak on się przedstawia, dobra. Musimy wybrać batarang. Wycelować, tam jest. No i super. Ślizg podczas biegu. Kolejna nauka. I fight od razu. Bez żadnego pitolenia. Oczywiście gierka jest od lat 16. Czyli dla dzieci raczej nie wskazana. I cios ukończający. Kolejny odblokowany profil. Vicky Vale. Ja oczywiście maksymalnych tutaj ustawień w grze nie użyłem. Oraz, że po co? Dwa. No okej, mogłoby to jeszcze lepiej wyglądać. Ale wiecie, ja też sprzętu z NASA nie mam. A tym bardziej używam w tym czasie programu do nagrywania. A on sporo jednak potrafi nieraz zabrać FPS-ów i innych tam takich bajerów. Więc ja się w jakiś sposób też muszę kontrolować. Dobra, co my tu mamy? Bo mogą być jakieś sekrety czy coś. Ale póki co nie ma. To użyliśmy. O, klientka Vicky Vale. Przydałoby się ją uratować. Teraz czy potem? Nie wiem. Zobaczymy. Idziemy dalej. That area of the floor is weak. I can use my explosive gel to break through. Explosive, dobra. Rozpylamy.
I jakoś się to detonowało, nie pamiętam jak. Dobra, już wiemy. I co to będzie? Mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba i ją docenicie. I też to, co robię na kanale. Jest czarna maska i krok. My own men and the slammer? Nah, no more. No, tonight, we're making some changes. Some big changes. Ścigaj czarną maskę. Zrobi się. Ale ja chciałbym tam uwolnić tą Vicky Vale. Nie wiem, czy teraz się da, czy potem. Musi być jakiś sposób. Albo i nie ma, bynajmniej teraz. Bo ja tu nie widzę, żeby się dostać. Dobra. Lecimy dalej z fabułą. Pomyślimy potem, o ile będzie możliwość ją uratować, laseczkę. No i mamy podobnie jak w pierwszej i drugiej części. Oczywiście tę serię wcześniejsze z Batmana Arkham są u mnie na kanale. Ci, którzy nie widzieli, zapraszam do oglądania, lajkowania, komentowania i zapraszania swoich znajomych na nasz tutaj mój skromny kanał. Aby było nas więcej, bo jest akcja tak zwane 500 sub, czyli dążymy do 500 subskrypcji. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Dobra, spadniemy, to będzie bitka. No i trudno. Gdzie mi z łapami? Piękne to było. I finish. Mówię, na początku mamy mało tych ciosów, jakieś tam kilka podstawowych. Nie możemy robić super akcji, takich naprawdę widowiskowych. Sprawdźmy. Drzwi zamknięte. No tak. To idziemy tutaj. Zobaczymy, co tu jest. Judge Harkness. Aha, wybrać pastor. Dobra, to zaraz. No dobra, to wybieramy pastor. Ciągniemy, ciągniemy i bach. Będę musiał zapamiętać te wszystkie później jego ciosy, układy, bo trochę tego będzie z czasem. Żelik, dobra. No co jest, nie wybuchło? A, bo ma być na drzwiach. Czy tutaj na ścianie? Nie, no gościu, gdzie ty detonujesz? Znaczy, gdzie używasz? Ech, co ja kombinuję? Pięknie zginął. Czy tam dostał? Trochę mam postać odblokowana, mamy gangster, spoko. Ale na mnie o to chodzi. Fajnie wyglądam, nie? Później będzie jeszcze lepiej wyglądał. Będziemy mogli chyba zbierać różne właśnie stroje.
I tam takie różne pierdolety. Wejście do komory egzekucyjnej. Szybkie użycie batarangu. Ale najpierw się rozejrzymy, co tu jest. Jak wiecie, ja lubię, jak to się mówi, lizać ściany. A, dwa trzeba będzie użyć, dobra. No i git. Jakieś pomieszczenie medyczne. Na razie jeszcze nie wychodzimy na miasto. Później, wiadomo, będzie można. Co, na górę? A, tu, dobra. Gdzie to jest to? Jeszcze się uczymy, zapamiętujemy. Tu mamy jakąś listę. Gdzie my idziemy? Zobaczymy. Komora egzekucyjna. Jest koleś. Czarna maska. Dobra. Idziemy dorwać czarną maskę. Pewnie nie będzie to łatwe. Jest komisarz. Krok, czarna maska. Wow. To mamy problem. Komisarz zginął albo zginie. Musimy pewnie go uratować. Skoczyć przez okno, spoko. A, spóźniłem się. Black Mask has a lot to answer for. Dokładnie. No co ty? Okej, okay, cios, pięknie. Nie dało się. Nie dało się. Dobra, chodź tu. No i seria ciosów. Troszkę ich tam dostaliśmy, punktów doświadczenia. Gaśnica. Drzwi. Nieprzytomny. No niestety, komisarzowi się zmarło. Tego nie przesłuchamy. Idziemy dalej. Korytarz ewakuacyjny. Ja będę się starał jak najmniej używać tego trybu detektywistycznego. On jest z jednej strony dobry, a z drugiej strony taka lipa, bo mocno ułatwia grę. Albo bynajmniej w jakiejś części. A jeszcze z innej strony, no tak widzicie, no nie wygląda to wtedy tak super. Restricted access, ok, czyli tam nie możemy iść. Co jest? I told you to grab the memory card. You wanted it smashed, so I smashed it. It better be, or the next thing that przyda się to coś, ten chip.
memory card is damaged, but I should be able to recover most of the data back at the Batcave. No i super. Ale to potem. Zamknięte. Czyli na górę. Jeszcze wyżej. Siup. Mówię, jak coś, piszcie w komentarzu. Czy chcecie, żebym kontynuował tą serię? Czy wam się podoba? A może inną? Tak czy siak, komentarze ogólnie są do waszej dyspozycji. Okej, mamy pierwszego bossa. Oberwało mi się. Znowu. Okej. Shit. Ja nie pamiętam, jak się używało koników. Ładne combo. A, w ten sposób unik, dobra. No i przysłał kolesi. I jeszcze będzie rzucał. Shit. No nie, oberwałem. Dzięki, stary. No jako tako nie jest trudny. Tylko tamci trochę mi przeszkadzają. Muszę ich zabić. Bo ja zaliczę zgon. No właśnie. No dzięki, stary, nie? Nie no, muszę ich ubić. Dwa ciosy i po mnie. Czego się brechasz? Oberwał. Mieliśmy taki ala quick time event. No mówię, jeden cios i po mnie teraz. On jako tako nie jest trudny, no ale jak najwyżej zginę, to zginę. Dzięki, stary. Przydałoby się jakoś uzyskać energię, ale tutaj nie ma. Wiecie o tym dobrze. No i mnie ubił.
Okej, tutaj sobie po prostu odcinek zakończymy. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!